mamusie, za tatusia, za babunię, za dziadusia, za tłum ludzi i tak długo nie ustanie. Dlaczego? Opowiem ci, dlaczego. Miałem 8 lat. Byłem najmniejszy w klasie, a największy był Stasiek. Najgłupszy i prymitywny. Obu nam podobała się Kasia. Była piękna, mądra, delikatna. A Kasi podobałem się tylko ja. Więc Stasiek robił wszystko, żeby Kasia przestała się mną interesować. Co zresztą udawało mu się coraz częściej. No dziś wiem dlaczego. Był głupi, ale sprytny. Wiedział, że jak mnie upokorzy, to Kasia nie pozwoli mi się odprowadzić do domu i zanieść jej teczki. Nikt nie lubi, kiedy się z niego śmieją albo krzyczą. Kasia kocha kiepa, Kasia kocha kiepa. Kiep. Tak wołał na mnie Stasiek. Wszystkich to bardzo bawiło, nawet nauczycieli. Kasi trzeba przyznać, że śmiała się tylko z innymi. Kiedy nikt nie widział, patrzyła na mnie tymi swoimi wielkimi oczami, jakby mówiła, no zrób coś. Kasiu, ale co? Byłem bezradny. Kiedy czasami udało mi się coś błyskotliwie odpowiedzieć Staśkowi, uśmiechała się tylko Kasia, ale tylko do momentu, gdy dostawałem w łeb od przygłupa. Odstawiał mi nogę, kładł pineski na krzesło, darł zeszyty. No i kiedyś w świetlicy, kiedy pani wyszła w bardzo ważnej sprawie, kazała Stasiowi pilnować, żeby nikt nie rozrabiał, stało się tak. Kasia podeszła do mnie i już chciała coś powiedzieć, ale ten baran podbiegł do niej i zaczął ciągnąć ją za warkoczyki i wrzeszczeć – Kasia kocha kiepa! Jak zobaczyłem łzy w jej oczach, coś we mnie wstąpiło i walnąłem go krzesłem. Nie oddał. Patrzył zdziwiony. W końcu powiedział – A tak potrafisz! Z całej siły walnął pięścią w drzwi, aż poleciała farba. Raczej nie miałem szans. A Kasia patrzyła wielkimi oczami. Dobra, ale łeb mam twardy. Huknąłem czołem, aż w drzwiach zrobiła się dziura. Może bym zemdlał, ale Kasia tak na mnie patrzyła. Oj. A tak, Stasiu, potrafisz? Powiedziałem. No i wtedy weszła pani śmierdząca papierochami i z miejsca zapytała. Stasiu, kto to zrobił? A ten kretyn pokazał na mnie i powiedział – kiep! Pani spytała – kiep? To prawda? Dumnie odpowiedziałem, że tak. A teraz opowiem ci, co powinno być dalej. Kasia powinna powiedzieć – skarży pyta. On ma na imię Jacek. A następnego dnia, kiedy twój dziadek został wezwany do szkoły i dowiedział się, że jego syn, czyli ja, jest chuliganem i wandalem i że ma zapłacić za drzwi, powinien zapytać, a gdzie pani była, gdy mój syn uderzył głową w drzwi tak, że zrobiła się w nich dziura i czemu nikt nie wezwał pogotowia? A było tak. Stasiek tego dnia odniósł Kasi teczkę, a nazajutrz twój dziadek bez słowa zapłacił za drzwi, a w domu dostałem po tyłku. I dlatego dostaniesz dzisiaj szlaban na komputer za to, że wywaliłeś koledze trampki dostawu. I nie chcę wiedzieć dlaczego, a z pretensjami do dziadka. Za mamusię, za tatusia, za babunię, za dziadusia, za tłum ludzi i tak długo nie ustanie. Za mamusię, za tatusia, za babunię, za dziadusia, za tłum ludzi i tak w kółko